są właśnie takie znaki, które oni robią. Znaczy, te miejsca, które nie mają chyba przechodzić, się wydaje. Bo bardzo często właśnie tędy przechodzą, gdzie tu przejeżdżałem po nich. To też te właśnie te kamyczki, które oni tutaj... Ktoś im tworzy, chyba mi się wydaje. No bo oni wiedzą, że oni idą w sumie chyba w te miejsca, gdzie to jest utworzone, ale nie... Sami tego by nie tworzyli, chyba że może komuś potem to już przekazują, żeby, ale... No to tak sobie ustawiony tam patek, no nie w tym kierunku. A tutaj to były strzałki, takie ja wiem, fajnie zrobiłem z gałązek. Że tak jakby stąd, no nie? I tak przechodzi, że w tamtą stronę możecie sobie iść, no nie? O, zobacz, jest następna kurka, no nie? No widać. No. I skutka i tak... I dużo jest tak w tamtą stronę. Czasami jest stąd tak właśnie, że... Ale przeważnie są kubki, gdzie tak jakby w takim kierunku... Słyszymy tak w nocy. Bus, patrzymy. A, chyba byłam chyba, no nie? Na BSI, ciemne szyby. To ja ci powiedziałam, że ten bus pewnie tam podjechał. No, ja tak podjechał sobie i słuchaj tylko i pojechali. No. Też mówię, jechałam z lasu, mówię, zatrzymał się, mówi mi taki pan, mówi czy ten, bo on niemiecki zna, no bo niemiecki mówi, ale tego to nie zna, mówię angielskiego, mówi, to tam tłumaczył, mówi, z synem rozmawiał przez telefon jeszcze dał, to mu tłumaczył też, że chce telefon naładować, ogrzać się i mówi, idę. To mu też mu go nakarmił, mówi, dałem mu miodu, dał mu ubranie, wszystko po prostu, był cały czas na telefonie z synem, żeby on tłumaczył, co mniej więcej rozmawia. To on mówi i też właśnie, mówi, idę w takie miejsce, gdzie mówi, zaraz o tej godzinie, mówię, tam muszę być już, mówię, bo przyjedzie po mnie. I mówi, też jestem właśnie tego wyznania, że po prostu życia tam nie mamy. Mu tłumaczył, mówi, że ona tam została z dzieckiem, mówi, idę, mówi, no bo brat jest w Niemczech już, ma tam pracę, po prostu muszę z nim się skontaktować, wyjechać, mówi, bo tam nam nie dają żyć, spokoju nam. No, no i też właśnie mówi, też mu dałem mu wyjeść i u mnie też byli w tym, o, w takiej szopie mamy, no nie, bo, ale oni musieli być tak chyba przed zimą, no nie, bo ja tam mało kiedy zaglądałam, tylko była mi potrzebna folia na taras i tak zawsze myślałam, bo taki miałam dywan, no nie, który był przykryty, były ziemniaki i on był zdjęty. Tak, ktoś tam zaczął. Tak, on po prostu był, bo tam to nikt nie chodził, więc on po prostu był zdjęty, jakby ktoś sobie poczuwał i zamknął to, no to żeby coś chcieli złego, to by pewnie przyjdzie, bo tam nawet na rozwalić coś się no nie. Ktoś ogrzał. No, bo tak może nie, jeśli może pies czekał w domu, to po prostu może temu nie tego, no nie? Rozmowy o granicy z mieszkańcami Podlasia to pierwszy taki projekt, w którym chcemy wsłuchać się w głos tych, którzy już trzeci rok obserwują kryzys migracyjny z perspektywy własnych domów, z perspektywy własnego podwórka. Projekt jest wspierany przez program grantowy Media Lokalne na rzecz demokracji Journalism Found Europe. Relacja z tych spotkań oczywiście na kanale Czaban Robi Raban. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz demokracji, Journalism Found Europe. Jeżeli cenisz to, co robię, dołącz do grona moich patronów na patronite.pl/czabanrobiraban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban Robi Raban tworzy Fundacja Technologii dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban Robi Raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul.
Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban Robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Samarraj.